Witajcie, tutaj znowu ja, kobieta, która chodzi w szlafroku po Łące. Eee, witajcie. Eee, chciałabym rozlosować nagrody, dla, e, tak jak obiecałam, dla osób, które zadały mi pytania w QA, ponieważ bardzo doceniam to, że jesteście, doceniam to, że subskrybujecie ten kanał, doceniam to, że jesteśmy w interakcji, że jest tak miło i serdecznie. Także długo myślałam, i naprawdę to była taka decyzja trudna, trudna, Któru, które to pytanie sprawiło mi największą radość, ale no, jest takie pytanie, które sprawiło mi największą radość, bo mm, mogłam odnieść się do. Mm, do wspomnienia o moim zmarłym jakiś czas temu, Tacie i odion mogłam też opowiedzieć, jak powstał ten kanał, co mnie zainspirowało, że zainspirował mnie sen i w ogóle o tym, jak rozwinęła się moja pasja perfumowa. No i to pytanie zadała Aleksandra Sidor, także Olu. Y ty dostajesz jakby pierwszą nagrodę, ale jako że jesteś zwycięzczynią, no to tutaj masz możesz sobie wybrać nagrodę. No, jesteś uprzywilejowana. Są trzy opcje i tutaj ja ci pokażę co jest w tej pierwszej opcji. No to jest um orla kieli Sanders Sun, valentina valentino i próbka illuminum Typhrose. tutaj w tej drugiej opcji jest ring me bella benefit już unikat żel i mydełko AKK, i tam z tyłu jest waniliowa wersja elizabeth arden white tea znowu illuminum i kate moss zapach Velvet Hour, próbka. No i trzecia opcja, jeżeli może miałabyś ochotę na taki zestaw, Illuminum Velvet Wood, Velvet próbka. Juicy Couture, Atelier Cologne, balsam do ciała. No i wycofany również zapach Body Shop Rose Wood, bardzo piękny, głęboki. Także... Możesz wybrać jako pierwsza, ponieważ zwyciężyłaś. Wygrałaś. Wygrałaś. Zatem, ach, coś mi się tutaj przekręciło. Przepraszam, Boże, drogi, to, to, to ja nie jestem idealna, jeśli chodzi o obsługę sprzętów. Także, Olu, wybierz sobie pierwsza. Który zestaw, który zestaw Ci się najbardziej podoba? Który może trafi w Twój gust? Zatem Aleksandra Sidor wygrała pierwszą nagrodę. No i teraz losuję dwie kolejne osoby, które będą, będą mogły otrzymać również prezent ode mnie już tutaj. Mam tutaj taką kulę, gdzie wszystkie, wszystkie wasze niki wpisałam. Uwierzcie mi, nie ma żadnych oznaczeń. Wszystko jest. Liczymy na szczęśliwy traf. Liczycie, liczcie na szczęśliwy traf, na szczęśliwy los. Wkładam moją rękę. I wybieram jedną osobę. Mam. Yy, tak, pierwsza osoba, <grywa> która również wygra nagrodę, to Monika Moczulska. Gratuluję Moniko i dziękuję za Twoje pytania. No i kolejna osoba. I znowu wkładam rękę. <grywa> Mam. Kolejna osoba to będzie lub jest Katarzyna P. Wygrałaś również nagrodę. Gratuluję i cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że będzie to dla Was miły prezent. No i tak jak mówię, Aleksandra Sidor ma pierwszeństwo, wybrać sobie pewien, jeden z tych trzech zestawów, no a reszta już zostanie przyznana, że tak powiem, losowo Monika i, i Kasia P i jeszcze takie małe postscriptum jeżeli chcielibyście więcej Q&A w przyszłości dajcie mi znać uważam, że jest to świetna forma takiego bliższego poznania wzajemnie bo dyskutujemy również w komentarzach i jeszcze jedno, takie małe postscriptum do, do pytania Ani z kanału Anecznik, ponieważ chodząc po tej łące ściemniało się, było, już było troszeczkę niebezpiecznie wręcz, że tam się potknę, albo wiecie, zgubię perfumy, które miałam <grych> ze sobą. I zapomniałam dodać, bo Ania też pytała, o, Ania pytała o mężczyzn i o to. Jak powinien pachnieć mężczyzna? No to ja, właśnie, jak opowiadałam o tym jednym takim prawie idealnym mężczyźnie, którego spotkałam, on był mieszanką Włocha i Niemca i artystą. To on miał wspaniały na sobie zapach i tak idealnie do niego dopasowany, i ten zapach mnie po prostu oczarował. I już jest też chyba wycofany: to jest L'Occitane Vetiver. No, niesamowicie piękny zapach. Niesamowita głębia męski, szorstki, zmysłowy, piękny zapach i ten zapach właśnie pokazał mi, że ja jako kobieta, naj naj najbardziej na mnie działa wetiveria, jeśli chodzi o zapachy męskie jest też taki zapach Toma Forda, taki, tak, takiej białej oszronionej butelce, piękny także <laughs> najbardziej na mnie działa mężczyzna który pachnie połączeniem vetiverii z tytoniem i na przykład z pieprzem, uwielbiam to Uwielbiam w ogóle przyprawy też w perfumach męskich, ale jest jeszcze jeden zapach oczywiście, który, który jest dla mnie genialny, o którym też mówiłam, czyli Rudis Nobile. To jest zapach uniseksowy według mnie. Przepiękna mieszanka drewna, wina, takiego kompotu z róży. Coś przepięknego. I myślę, że gdybym poczuła na mężczyźnie Rudis, to też nogi by się pode mną ugięły. Także dziewczyny i wszyscy oglądający, bardzo dziękuję za, za wspólną zabawę. Um, bardzo, bardzo, bardzo wielką przyjemność mi zro zrobili łyście. Um, proszę Was o przysłanie mi w mailu Waszego adresu do wysyłki. No i co? Zapraszam na kolejne filmy. Dziękuję za uwagę. Pa pa.